Turystów jest bardzo dużo. Na Dni Ustronia mówimy, że przyjeżdża najwięcej turystów w ciągu krótkiego okresu czasu. Turystów, ale też i mieszkańców nie zabrakło wczoraj na ustrońskim rynku. Drugi dzień obchodów Dni tego miasta upłynął głównie pod znakiem produktów regionalnych. Na płycie rynku zaprezentowało się 70 wystawców z 3 krajów. Można było nie tylko nacieszyć oko, ale również zaspokoić kubki smakowe, pooglądać i zrobić zakupy. My z kamerą odwiedziliśmy 3 wystawców, którzy opowiedzieli nam o swoich produktach. Robię pokaz piwa, ustrońskiego piwa domowego, że można go uważać w warunkach domowo-polowo-rynkowych nawet, bo jesteśmy na rynku w Ustroniu. Nie trzeba żadnych innych rzeczy niż garnek, jedna łyżka i trochę wiedzy. Tykwa to roślina, która generalnie rośnie w Afryce, w Ameryce, czyli w takich ciepłolubnych krajach, ale ją hoduję u siebie. Mam szklarnię, spróbowałam już 10 lat temu. Udaje się wyhodować. Połowa z tego, co wyhoduje, ginie, ale reszta można coś z tego wykonać. Potem tykwa schnie przez pół roku, żeby zdrewniała. Jak zdrewnieje, jest materiałem do obróbki. I wtedy można ją albo ozdabiać dekupażem, wycinać w niej, grawerować. Można malować, wypalać na przykład. Ja się też zajmuję wypalaniem, czyli pirografią, więc na tym też to wykonuję. Potem zostaje polakierowana i plus jeszcze oczywiście jakaś inwencja twórcza, co z tego można stworzyć. Nie każdy jest przekonany do swojego stroju regionalnego i żeby się w nim prezentować, czy dobrze się w nim czuć, ale każdy jakby ma taką chęć pokazania też jakby swojej tożsamości regionalnej. I widzimy to też bardzo dużo, jak gości tutaj jest z zagranicy przyjechanych, to jednak też tęsknią za tym krajem i chcą mieć troszeczkę tej Polski jakby z sobą. I coraz częściej widzę, że bardzo dużo osób, znaczy nie wstydzi się też tego folkloru i wręcz zrobiła się moda po prostu na ludowe. O tak. Wystawcy mogli nie tylko zaprezentować swoje produkty, ale również wziąć udział w konkursie, który został podzielony na 2 kategorie. Produkt spożywczy i produkt regionalny. 3-osobowa komisja jurorska nie miała łatwego zadania, ale ostatecznie najbardziej spodobała się im laleczka w stroju regionalnym, a zasmakował ser produkowany według tradycyjnej receptury. Podczas Dni Ustronia miała miejsce również promocja albumu o Ustroniu. Zawsze ubolewałem jako pasjonat historii, że Ustroń nie doczekał się jeszcze takiego wydawnictwa i w zeszłym roku rozpoczęliśmy inicjatywnie w takiej wąskiej grupie osób, hobbystów, kolekcjonerów, zbierać pocztówki do tego wydawnictwa i spośród 6000 wybraliśmy 600 z podziałem na kilka działów, o ludziach, o obyczajach, o architekturze Ustronia i efektem tego jest to właśnie wydawnictwo, które mam nadzieję będzie jeszcze bardziej promować nasze miasto. Drugi dzień zakończył romantyczny bieg parami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.